Hej kochani, mam nadzieję, że mnie widać, słychać i wszystko jest ok. Troszkę do Was nie gadałam, więc przypuszczam, że filmik może być pocięty, bo będę się pewnie zacinać, ale mam nadzieję, że jednak pójdzie nam wszystko szybko i sprawnie. Wytłumaczę się może pokrótce, czemu mnie nie było. Najpierw zepsuł mi się aparat, moi drodzy, potem zepsuł mi się laptop. A na końcu nie mogłam znaleźć programu do obróbki, słuchajcie, filmów, więc była lipa, już byłam na kupnie, już miałam zamawiać właśnie przez internet, bo nie było ani w Kerys, ani w żadnych sklepach innych po prostu, no czego, no nie było po prostu płyty, a chciałam strasznie dokładnie ten program, który miałam. Więc już miałam kupować, no ale udało mi się znaleźć. Pogoda dzisiaj jest piękna, więc siadam i nagrywam. Sorki za paznokcie, za jakiekolwiek niedociągnięcia, ale myślę, że no haul będzie ogromniasty i będzie wart uwagi. Pokażę Wam tutaj masę rzeczy. Ci, którzy oglądali poprzednie filmiki, które mam nadzieję wrzucę, dowiedzą się o tym, że pomagam od chyba września w Charity Shop, więc pracuję na zapleczu. W związku z tym mam możliwość upolowania naprawdę fajnych perełek. I jeśli chodzi o Charity Shop, w którym ja pracuję, pomagam, to jest Tea Haven i to jest outlet, więc tam rzeczy praktycznie wszystkie są po funcie, no chyba, że są to rzeczy nowe z metką, to wtedy płaci się 10% ceny, a ja w związku z tym, że jestem pomocnikiem, też od ceny powyżej funta mam discount 25%, więc summa summarum, słuchajcie, za nową rzecz z metką po prostu płacę 7,5% ceny. Więc sobie możecie wyobrazić. Jeśli chodzi o ten haul zakupowy, będzie on w sumie miksem z trzech charity shopów, z tego co mi się wydaje. Będzie tu sporo rzeczy za funta, za 50 pensów. Część z tych rzeczy już mam wyprane, ponieważ w nich chodziłam, więc musicie mi wybaczyć. Ale tak jak mówię, rzeczy jest masa, więc mam nadzieję wyrobić się, słuchajcie, w 17 minut, bo tyle mi zostało pamięci właśnie na karcie. Ok, część rzeczy będzie na wieszakach, część będę przy Was rozkładać w rączkach. Jakoś sobie poradzimy, mam nadzieję. Dość jestem zbliżona tutaj, więc myślę, że metki powinny być dobrze widoczne. I pierwszą rzeczą, którą Wam chcę pokazać, jest sukieneczka taka dresowa, bym powiedziała. Jest to emeczka z firmy Divided. Aha, czyli H&M. Nie wiem, czy to się będzie fokusować, bo coś ty kamereczka świruje. Focus? Nie ma fokusu. Dobra, musicie mi wierzyć na słowo. W każdym razie sukieneczka jest taka w kwiatki, jest odcinana w talii, z tyłu jest zasuwana na zameczek, srebrny zamek. I tak jak powiedziałam, jest to emeczka, jest ona taka fajna tutaj, półkola, no nie wiem, po prostu bardzo ładnie się układa. I jeśli chodzi o to, gdzie ją kupiłam, to kupiłam ją w charity shopie Marie Curie i kosztowała, słuchajcie, funcika, była przeceniona z funtów 3, więc uważam, że cena naprawdę bardzo przystępna. A sukieneczka taka fajna, codzienna, casualowa. Kolejna rzecz już jest bardziej, powiedzmy, elegancka, o ile tak to można nazwać. Jest to sukienka w kolorze szarym, którą zakupiłam u siebie w charity shop Tea Haven i ona jest z FNF, czyli z Tesco, wybaczcie. I bardzo podoba mi się to, jakie ma tutaj właśnie pagoniki, wykończenia na czym? Na ramionach. Jest dość prosta, z tyłu ma rozcięcie lekkie. Długość to jest taka długość do kolanka,
Rozmiarówka tutaj nie pisała, ale wydaje mi się, że to coś koło 14 będzie. Tak, dokładnie. Jest to 14. I nie wiem, czy powiedziałam, czy nie powiedziałam. Zapłaciłam za nią funcika właśnie w moim charity shop. Bardzo fajnie wygląda i uważam, że było warto wziąć taką rzecz. Kolejna rzecz jest naprawdę czaderska. Ubrudziłam ją ja sama tutaj właśnie gdzieś podkładem, jak mierzyłam. I to jest, słuchajcie, taka, ja wiem, narzutka, powiedzmy przeźroczysta bluza z Fashion Union. To jest rozmiarówka 10-38, ale ona jest dość szeroka. Jest przeźroczysta i ma właśnie takie jakby satynowe kwiatuszki. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale myślę, że tak. Z długim rękawkiem, tutaj ze ściągaczem. Dość taka nietypowa rzecz, bym powiedziała. I naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jeśli chodzi o tą rzecz, o ten ciuszek, to również zakupiłam u siebie właśnie w Tea Haven, w moim czaritku, i również rzecz ta kosztowała funta. Niektóre rzeczy, które Wam pokażę z mojego czaritka, były za 50 pensów z tego względu, że jeśli coś ma jakąś wadę, no to jest przecenione, my mamy możliwość sobie wziąć po prostu takie rzeczy taniej. Tu mamy sukieneczkę, słuchajcie, w której jestem totalnie zakochana. Ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosta, ale ma w sobie jakiś urok, w tej prostocie naprawdę coś tkwi. I tu jest sukieneczka z firmy Limited Edition, dość droga firma, jest to rozmiar 10. I to jest sukieneczka taka naprawdę bardzo prosta, taka pensjonarka, bym powiedziała, słuchajcie, ale ma przepiękny kołnierz, naprawdę przepiękny, zobaczcie na to. I jest w kolorze, ja wiem, nie wiem, ciężko mi określić ten kolor, jest niebieska na pewno, nietypowy kolor, bym powiedziała. Rozsuwa się tutaj na zameczek, powiedziałam Wam już, że jest to 10, że jest limited edition i również przeceniona była w Marie Curie z funtów 3 na funcika 1, no w sumie na 99 pensów i jest naprawdę piękną sukieneczką. Naprawdę cudno. Nie będę w stanie Wam zrobić haulu, mierzymy, bo tych rzeczy będzie tutaj milion. Kolejną rzeczą będzie taka marynarka bluzowa, bym powiedziała. Nie wiem, co to jest za firma, G21, znaczy G21. I to jest z mojego czaritka właśnie z Tea Haven. Kosztowała ta marynarka funcika. Coś to widać, tak, i to jest właśnie taka marynarka, słuchajcie, w groszki, ma tutaj podwijane rękawki i jest po prostu taka zwykła, bluzowa, bez zapinania, taka luźno puszczona, naprawdę bardzo, bardzo fajna. I następną rzeczą będzie coś, z czego metkę już, wydaje mi się, obcięłam, tak, urwałam metkę. I to było ze sklepu, słuchajcie, Czerwony Krzyż, tak, pamiętam, to kupiłam w Czerwonym Krzyżu, ponieważ w Czerwonym Krzyżu, żeby Was nie skłamać, co to był za miesiąc, może wrzesień albo październik. Na pewno jeszcze w październiku była przecena, była totalna wyprzedaż, słuchajcie. Wszystko po funcie, weź jedną rzecz, a druga gratis, więc suma summarum wychodziło, że słuchajcie, płacicie funcika, a macie w tej cenie dwie rzeczy, nieważne, słuchajcie, czy to było z metką, czy bez metki, po prostu, no, masa tego była. I to zakupiłam właśnie tam w Czerwonym Krzyżu i kosztowało 50 pensów. Coś mnie urzekło w tej bluzce, jest granatowa, ma naprawdę przepiękne tutaj hafty, naszycia. Jest troszkę taka, ja wiem, orientalna, bym powiedziała, ale no wygląda przepięknie. Nie wiem,
dlaczego, ale coś mnie w tej bluzce, koszuli, coś mnie po prostu tutaj urzekło i naprawdę wygląda przepięknie. Kolejno mamy rzecz za 50 pensów, to na pewno. I jest to rzecz z mojego czaritka. I jeśli chodzi o firmę, moi drodzy, Vin Jeans. Tak. Designer with love. Dobra. I tutaj mamy koszulę. Ja Wam zbliżę tu meteczkę. Widzicie? 50 pensów. Widzicie. I tu mamy koszulę, słuchajcie, która no, została przeze mnie zakupiona w kwocie 50 pensów z tego względu, że tutaj gdzieś ma plamkę, któraż to plamka, mam nadzieję, się usunie w praniu. Nie wiem, jak widzicie, jest z metką, więc jeszcze jej nie prałam, ale koszula jest czaderska, jest taka, no powiedziałabym, słuchajcie, kowbojska. Zobaczcie, no jest naprawdę nietypowa, tutaj ma kołnierzyk taki lekko jaśniejszy, bardzo fajne napy tutaj, jakieś wstawki, powiedzmy, skórkowe, z tyłu też prezentuje się bardzo, bardzo fajnie i ma również guziczki na rękawach. No jak dla mnie, to słuchajcie, czaderska jest ta koszula jeansowa i bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to Wam powiedziałam, że jest to L-ka, ale nie zgodzę się z tym, że jest to taka L-ka. Bardziej moim zdaniem jest M-ką. Naprawdę fajną. Tutaj gdzieś tu. Tu są plamki, dwie lub trzy. Takie lekko żółtawe. Nie wiem, czy to mi zejdzie, czy nie zejdzie. Zobaczymy. W każdym razie wypiorę, to się dowiem. I jeszcze co Wam chcę powiedzieć, to na pewno będzie tutaj zatrzęsienie rzeczy. Czy jestem sfokusowana? Tak. Zatrzęsienie rzeczy różowych, na to się przygotujcie, bo troszkę takich rzeczy będzie. I tak, tutaj mamy sweterek, który jest prześmieszny, bo jest tutaj kudłaty, właśnie taki miśkowy kudłaty. On jest, ja wiem, to jest taki nudziak, zgaszony róż. I to jest, moi drodzy, firma Lux. Nie wiem co. Jest to emeczka i kosztował ten sweterek funcika. Widać, może widać, może nie widać. W każdym razie jest taki właśnie miśkowy, a tu jest normalny, normalny sweterkowy. I lecimy z następną rzecz. Z następną rzeczą. Słuchajcie, z tej jestem mega, 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 mega zadowolona. Sorry, jak ucinam sobie głowę. Może się odsunę leciutko. Z tych spodni jestem mega zadowolona. Po prostu to jest typ spodni, który szukałam bardzo długo. Oczywiście wolałabym, żeby były w kolorze czarnym, ale myślę, że słuchajcie, w takim kolorku będą równie świetne. Jeśli chodzi o sklep, z którego go zakupiłam, to znowu jest mój sklep i jest to Tea Haven. Jest to dwunastka z New Look. Tutaj macie meteczkę. I są to, słuchajcie, spodnie z wysokim stanem, które są na guziczek i są właśnie takie pomarszczone tutaj przy pasie, gdzie wkładacie sobie body, koszulkę, cokolwiek do środka, a te spodnie są po prostu na zewnątrz i są tak świetnie tutaj, no wiecie, o co chodzi, wystają ponad talię, no czaderskie są. Jeśli chodzi o kolorek, ja wiem, czy to jest różowy, no może jest, słuchajcie, ja może taki łososiowy. Spodnie są na dole podwijane i ja bym powiedziała, że to jest prosta nogawka, nie są zwężane, nie są rurkami, ale naprawdę ekstra wyglądają na pupie są bardzo proste, mają tylko takie guziczki, no i no są po prostu prześliczne. Powiedziałam Wam już rozmiarówkę i pokazałam metkę. Kolejną rzeczą będzie rzecz, słuchajcie,
również ode mnie ze sklepu Tea Haven. Jest to również 12 i tu mamy firmę George, czyli rzecz ta oryginalnie była produkowana dla Asdy. I to jest właśnie taka koronkowa narzutka w kolorze właśnie, ja wiem, nudziakowo-różowym, ja bym to powiedziała. Bardzo fajna rzecz, można nosić samą w sobie na beżowy stanik i wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Rozmiarówka, powiedziałam, 12 metka z Asdy. I tu mamy coś, w czym jestem totalnie zakochana. To jest po prostu coś pięknego. Mamuś, jeśli mnie oglądasz, to wiesz dobrze, że będziesz mi to zwężać, bo niestety krój tej sukienki jest taki troszkę dziwny, ale sama w sobie sukienka to jest po prostu, no, naprawdę najpiękniejsza sukienka, jaką widziałam. Wygląda się w niej jak milion dolarów i naprawdę elegancko. Sukieneczka jest z firmy AX Paris i to jest 16, ale nie o to mi chodzi, że to jest 16 i dlatego mama będzie mi zwężać tą sukienkę. Po prostu chodzi o to, że ta sukieneczka tutaj, nie wiem czy to widzicie, ona ma bardzo dziwny krój. Niby, wiecie, jakby się rozszerzała na biodrach, z tym, że jak ją się ubierze, to tak. Ta część tutaj przylega na brzuchu, na pupsu również przylega, a to po prostu taki dydek stoi. Wiecie, o co chodzi, taki, nie wiem jak to określić. W każdym razie sama sukieneczka jest przepiękna. Zobaczcie. Czy ja to pokażę? No jest po prostu cudowna i z tyłu też ma podobny wzór. No zobaczcie, czy w ogóle mnie widać? Jakoś niby pogoda dobra, ale to nagranie takie... Lecę z koksem, słuchajcie, bo zostało 6 minut, a na pewno się nie wyrobię. Ok, kolejną mamy koszulę z Hollistera, oczywiście zakupioną w moim czaritku. Nie wiem, czy ona jest męska, damska, whatever. Jest to koszula, tak jak powiedziałam, z Hollister i to jest, słuchajcie, eseczka. Ja już w niej chodziłam, więc ona jest wyprana. Zaraz, niestety mi się skończy pamięć, a będzie wtedy lipa. Kolejną mam sukieneczkę, która jest sukienką dresową i to jest sukieneczka, którą zakupiłam właśnie za 50 pensów w Czerwonym Krzyżu. Nie wiem, co to jest za materiał, ale słuchajcie, to, jakie to jest miękkie, jakie to jest przyjemne, to po prostu no, głowa boli. Długość to jest 3/4, tutaj ma takie rozporeczki, 3/4, no po prostu do łydki, bym powiedziała, że sięga. Będę pewnie prosić mamę, żeby mi ją skróciła, bo ja lubię taką długość. Do kolanka firma FNF i tak jak powiedziałam, 50 pensów w dotyku jak funkielnówka nieśmigana. Kolejno mamy coś również w kolorze nudziakowo-różowo, nie wiadomo jakim. I to jest bluza, która jest z Casual Collection, tak, FNF, czyli Tesco 12. I to jest bluza, w której już chodziłam. Naprawdę jest świetna, ma takie jakby, słuchajcie, geometryczne tłoczenia. Myślę, że jest to widoczne i bardzo fajnie się nosi. Ona jest z mojego czaritka kupiona za funta. Kolejno mam zwykłe leginsy, zwykłe, niezwykłe. To są najlepsze leginsy, słuchajcie, jakie na Dubsku miałam. I one pochodzą z Debenhams Collection. Z mojego czaritka za nie zapłaciłam 50 pensów, dlatego że one tutaj miały, słuchajcie, taką minimalną dziurkę. Więc za nie zapłaciłam właśnie 50 pensów. Zwykłe leginsy, ale po prostu są cudowne. I kolejna rzecz z mini dziurką, którą oczywiście można zaszyć, widać to widać, w ogóle to nie będzie widoczne. Również za to dałam 50 pensów w moim czaritku, widać, focus. I to są spodnie, powiedzmy, dresowe, bawełniane, bardzo wygodne, naprawdę przewygodne.
które są brokatowe i które myślę świetnie będą nadawać się do koszuli i do czarnych szpilek. Bardzo fajne, tutaj ściągane w pasie, po prostu takie luźne spodenki, 50 pensów. Też za 50 pensów, słuchajcie, mam takie leginsy koronkowe, krótkie, bo tylko do łydki. Z mojego czaritka bluzeczka sportowa Nike. Tu słuchajcie, jest fioletowy znaczek. Już Wam pokazuję metkę. To jest, słuchajcie, XS-ka podobnoż. Jak widzicie, kosztowała funcika. I nie zgadzam się, że to jest XS-ka, bo ja spokojnie sobie w to wchodzę i bardzo fajnie tutaj na cycach leży. I mam jeszcze welurowe leginsiory, które są z jakiejś firmy Kto? Nie wiem, co to za firma, Kto? W każdym razie świetnie się je nosi, zakupione w Czerwonym Krzyżu za 50 pensów. Kolejną rzeczą za 50 pensów z firmy F&F jest bluzeczka zakupiona właśnie w Czerwonym Krzyżu. Tutaj taki ma ażurkowy wzorek na przodzie, z tyłu ma łezkę, zwykła czarna, rękawki takie dyndające. Kolejna rzecz, słuchajcie, będę się spieszyć, z Atmosfer 14, kupiona w moim czaritku bluza za funcika. No jest pantera, ale bardzo, bardzo fajna. Za funcika, tak jak mówię, z mojego czaritka Tea Haven. Tutaj ma takie bluzowe wykończenia w jednym kolorze. Pokażę Wam szybko jeszcze Miki, jak zdążę. No na pewno nie zdążę pokazać Wam wszystkiego. Tutaj mamy myszkę Miki, zwykła koszulka. Wydaje mi się, że nie do spania, że do noszenia. I jest to dziesiąteczka, w którą spokojnie wchodzę z Tea Haven. Kupiłam jeszcze właśnie u mnie w sklepie dwunastkę. Bezrękawnik, kamizelkę jeansową. Z jakiej to firmy? Z New Looka. Taka właśnie krótka kamizeleczka. I pokażę Wam jeszcze szybko za 50 pensów właśnie kupiłam polóweczkę L'Alfa Laurena, bo miała dwie plamki. Nie wiem, czy one są widoczne w tym momencie. Wydaje mi się, że już je chyba sprałam, ale polóweczka jest niby S-ką, tak, niby S-ką, a spokojnie sobie w tą polówkę wchodzę, wybaczcie, wchodzę w tą polóweczkę i tak jak mówię, 50 pensów z mojego czaritka. Zaraz mi pewnie przerwę wideo, więc nie wiem, czy będę dogrywać, czy nie będę dogrywać. W każdym razie mam jeszcze taką sukienkę z takimi wzorkami, z bardzo dużym, szerokim golfem, kieszonki, ściągacz na dole. I ta sukieneczka kosztowała mnie 50 pensów w Czerwonym Krzyżu. Tutaj mam sukieneczkę ode mnie z czaritka, typowo świąteczną, w reniferki, kosztowała funta, firma to Peacock. Tu mam jeszcze, i oczywiście musiałam wrócić, żeby Wam dograć, więc słuchajcie, już kończę. Kończę, to znaczy jeszcze chwileczkę. Tutaj, tak jak powiedziałam, Mark & Spencer z mojego czaritka, różowy sweterek. Słuchajcie, rozmiarówka to jest, nie wiem jaka, chyba 14. Metka jest obcięta. Kolejną mamy z mojego czaritka bluzę, która jest z myszką Miki. Jest to bluza z Primarka, rozmiarówka to jest 20, ale słuchajcie, ubrana wcale nie wygląda na taką dużą i jest właśnie z taką myszką Miki z cekinkami. To jest coś, co ja wzięłam na prezent dla kogoś, kto jest fanem myszki Miki. Tu mam sukienkę w koty, która jest świetna i wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Z tym, że ma taką długość, która średnio mi odpowiada, a mianowicie jest za kolanko. O ile bandażowe sukienki przy ciele jeszcze w miarę lubię w tym kroju,
Tak, właśnie tego typu skracają mi sylwetkę, ale ogólnie rzecz biorąc, sukieneczka jest naprawdę przepiękna. Zapytam mamę, może by mi ją skróciła, o ile się będzie dało, a pewnie się da. I to jest, słuchajcie, Spicoll z Primark, nie. To jest z jakiejś firmy No Name, nie ma tutaj żadnej metki. Nie przypuszczam, żeby ktoś sobie ją uszył, ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie wygląda. Ok, kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, będzie koszula. Koszula, która z jednej strony może się wydawać na troszkę babciowatą, natomiast jest to koszula, która leży no po prostu zaje fajnie i uczucie, jakie ona daje na skórze, no to macie wrażenie, jakbyście nosiły coś luksusowego, a jest to chyba, słuchajcie, poliester z tego, co mi się wydaje. Czekajcie, czekajcie, 100% poliester, ale no po prostu wygląda elegancko, jak jakaś taka właśnie satynowa, no cycuś malinka, ma złote guziczki i jest z jakiej firmy, nie wiem, Base Essentials, nie wiem, coś takiego, jest to 14 ode mnie szczaritka, jak widzicie kosztowała funcika. Tutaj pokażę Wam coś również w kolorze różowym i będzie to sweterek, który kupiłam za 50 pensów w Czerwonym Krzyżu. Tak, 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 dobrze mówię. Zwykły, bez niczego, on ma takie fajne te niteczki, one są jaśniejsze i ciemniejsze, jeśli chodzi o kolor różowy. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajny sweterek, nie gryzie, elegancko wygląda. I słuchajcie, pokażę Wam jeszcze kurtki, nie kurtki, płaszcze, torebki i buty, szybciutko. I może pokażę Wam najpierw płaszcz, który, słuchajcie, jest zakupem mojego życia. Jest to płaszczyk, moi drodzy, który kupiłam oczywiście u siebie w Charity Shop i jest to płaszcz, już Wam pokażę z jakiej firmy, jest to firma Windsor i to jest, słuchajcie, firma, jak widzicie tutaj płaszczyk jest nowy, a teraz pokażę Wam cenę tego płaszcza, to jest rozmiarówka 14, a tutaj macie, kochani, cenę w euro. Płaszczyk jest nowy, z wszystkimi zawieszkami. I tak, cena dla klienta, widzicie, 30 funtów, a cena, jaką ja zapłaciłam z moją zniżką, to słuchajcie, cena 22,50. Tak jak Wam powiedziałam, płaszczyk jest w kolorze takiej kawy z mlekiem, jest piękny, można go sobie tutaj zawiązać, ale nie trzeba i z tyłu ma taki jakby rozporeczek, taką właśnie fajną płachtę. I kolejnym płaszczykiem, który miałam na jumprezie, na świątecznej imprezie, którego pasek mam w kuchni i nie wzięłam tego paska, to jest zwykły biały płaszczyk. To jest płaszczyk, słuchajcie, z jakiej to jest firmy? Nie mam pojęcia, moi drodzy parafianie. To jest firma, gdzie jesteś? Nie wiem, piszę, że jest 16. Nie wiem, co to jest za firma, bo to tutaj jakieś flamingi. Co to jest za firma? Ri? Nie wiem. W każdym razie płaszczyk jest zwykły, prosty. Noszę go, słuchajcie, od no, dobrych 2 miesięcy. Mam tutaj mega, mega wielki banjaj. Tutaj mamy płaszczyk również ode mnie szczaritka i to jest 14 z New Look. Płaszcz, w którym za chwilę wychodzę, żeby odebrać synka z przedszkola, bo dzisiaj mam total look na czerwono. I już, słuchajcie, chyba to tyle, jeśli chodzi o płaszcze. Teraz szybciutko przejdę do torebek. Torebeczki wszystkie są, kochani, za funta i są niektóre w stanie idealnym, jak funkielnówki, nieśmigane, jak na przykład ta torebka,
To jest torebeczka z FNF, tak? Czy z Primark? Nie, Atmosphere. Wybaczcie, więc Atmosphere po prostu taka bardziej wersja elegancka tutaj na ramię, szara torebka, która słuchajcie, pasuje do wszystkiego, w stanie naprawdę idealnym, niezniszczonym. Kolejno mam torebeczkę taką właśnie zwłokę brązową z napami tutaj i to jest torebka z Betsy, nie wiem czy kojarzycie tą firmę Betsy, tutaj w Anglii jest dość znana i tu jeszcze macie, słuchajcie, zawieszkę taką, tak widać, tak. I tutaj mamy funcika za tą torebeczkę. Kolejną torebką taką, powiedziałabym, codzienną jest taka, co to jest? Czy to jest szary? Ja bym powiedziała, że to jest taki, nie wiem, co to jest za kolor, taki zgniły szary. I torebeczka jest również w stanie idealnym, ma kieszonkę tutaj i ma kieszonkę, słuchajcie, tutaj taką dużą z dwoma przegródkami, znaczy tutaj są dwie kieszonki, tu mamy zameczek oczywiście i to jest, słuchajcie, z Atmosphere znowu, więc też nie droga sprawa, na łańcuszku z możliwością właśnie przełożenia sobie tutaj. I kolejno mamy torebkę, która jest, proszę Państwa, oczywiście torebką nieprawdziwą, nieoryginalną, ale po prostu z... No chciałam taką mieć i koniec. Na razie w niej jeszcze nie wyszłam. Oczywiście nie jest to oryginalny Louis Vuitton, ale torebeczka, myślę, będzie bardzo fajnie wyglądać do brązowych kozaczków skórzanych, do takiego bardzo prostego outfitu, jakiegoś golfiku, płaszczyka, taki po prostu najzwyklejszy, słuchajcie, outfit, bardzo prosty. I tutaj ostatnia torebeczka, to jest torebka, z jakiej to firmy ty jesteś torebką? A, Mark & Spencer, dobra. No i to jest torebeczka z Mark & Spencer, taki kufer, nie kufer, tak to prezentuje się i ona również jest na pasku z możliwością noszenia przez, tak na krzyż i już szybciutko lecę po buciki i już Wam pokażę jakie buty kupiłam, tylko dwie pary. Każda z tych par, moi kochani, kosztowała mnie funta. Nie dlatego, że jestem pracownikiem, dlatego, że u nas butki są za funta. Czasem zdarza się, że markowe są drożej wycenione. To zależy, kto wycenia, słuchajcie. Płaci się za cenę z metki, a nie za to, ile takie butki są warte. I tutaj mam Tomsy. Granatowe Tomsy. Czy to widać? Wykończone właśnie taką podszeweczką. Tak. Z tyłu prezentują się tak. Tak wygląda podeszwa. Nie są bardzo zniszczone. Myślę, że jeszcze będzie można w nich śmigać. I drugą parą butków, słuchajcie, są tenisóweczki Vansiory, czerwone Vansy. Taki bardziej, ja wiem, malinowy ten kolorek. Oczywiście wymagają prania, jeszcze ich nie nosiłam, jeszcze ich nie prałam, ale również kosztowały funcika i myślę, że są w dość dobrym stanie, nie są bardzo zniszczone, można jeszcze w nich pośmigać, więc na pewno je wypiorę. Słuchajcie, i to chyba tyle, tak mi się zdaje, nie będę Wam pokazywać rzeczy dziecięcych, choć może Wam pokażę, słuchajcie, że u nas rzeczy dla dzieci, zobaczcie, są dwie za funta, nieważne z jakiej firmy. A kto rozpoznaje pana krokodyla? Tak, z Lacoste, za, słuchajcie, 50 pensów, a tu Wam jeszcze pokażę szybciutko. Również bilecik od nas. I kto rozpoznaje? Oczywiście wszyscy. Tommy Hilfiger.
No. No i da się, da się. Wszystko się da, tylko trzeba chcieć, kochani. Ja uważam, że second handy, charity shopy to są najlepsze miejsca. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na nowe rzeczy, które nie wiemy, jak się zachowają. A tutaj właśnie w charitkach widzimy, w second handach możemy, słuchajcie, zobaczyć, jaki to jest materiał, czy się sprała metka, czy się nie sprała, czy się kulkuje, czy się nie kulkuje i tak dalej, i tak dalej. I to chyba tyle. Wydaje mi się, że nic nie zapomniałam. Jeśli tak, to pewnie włączę do kolejnego filmiku. Jak widzicie, zakupy mega. Oczywiście nie kupiłam tego wszystkiego, słuchajcie, w jeden tydzień. To są zakupy, no, październik, listopad, grudzień, 3-miesięczne przynajmniej, więc jak rozłożycie sobie to na raty, to wcale tak dużo nie wyszło. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Sporo rzeczy za 50 pensów, za funcika większość z nich, więc myślę, że się opłacało. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Oczywiście dajcie znać, czy macie, słuchajcie, u siebie w mieście sklep Tea Haven. Dajcie znać, czy macie outlet. Jeśli macie w swoim mieście outlet Tea Haven, to słuchajcie, no ja Wam zdecydowanie polecam zajrzeć, dlatego, bo ja zanim zanim stałam się wolontariuszem, zaczęłam tam pomagać, to ja i tak robiłam tam zakupy, bo uważam, że jest to świetny sklep. I co, kochani, dajcie znać w ogóle, czy kupujecie w charity shopach, na second handach, na szmatach, lumpeksach, whatever, w Polsce, Danii, Holandii, Niemczech, gdziekolwiek jesteście na całym świecie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Myślałam, że będzie gorzej, ale nawika, słuchajcie, została i dalej jednak potrafię do Was gadać. I mam nadzieję, że niedługo się troszkę aktywuję i będzie tych filmików więcej. Jadę do mamy do Hiszpanii w lutym, więc przypuszczam, że tam będę miała troszkę więcej czasu, żeby może troszkę powlogować. Na razie życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję wrzucić ten film przed końcem 2017. Całuję Was mocno, ściskam. Jeśli się podobało, oczywiście zachęcam do kciukowania, subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Mam Was troszkę na swoim kanale, troszkę tych subskrybentów, ale uwierzcie mi, że no jesteście świetną paczką i uwielbiam Was, no naprawdę bardzo, bardzo. Buziaki, pa, pa!